Dużo, dużo rzeźbi ostatnio właśnie. Tutaj ginę. Po prostu. Robić. No i głównie piszę. Piszę wiersze, prozę, przepisuję. Rzeźbienie też w pewnym sensie jest dla mnie uzupełnieniem tego pisania, gdyż wiadomo, zaczynam rzeźbić, to nie wiem, co powstanie z tego kawałka gliny. Już czasem coś się formuje jakby samo, to wynika z czegoś, czego nie da się ująć za pomocą słów. Dlatego to w pewnym sensie jest, już wcześniej wspomniałem, pewnym dopełnieniem moich tekstów. To jest jakoś tak, że gdy wstaję rano, to po prostu wiem, czy będę rzeźbił, czy pisał. Właśnie dzisiaj rzeźbię. Od rana czułem jakąś taką ochotę, by coś stworzyć, coś wyrzeźbić. Jest bardzo miękka. Tutaj się miałem swobodnie formować. Tak powstaje dzieło. Wszystko wychodzi do końca takie, jakbym tego chciał, ale to jest atmosfera. A tę atmosferę składa się naprawdę z wiele czynników, których nie da się ogarnąć. To panuje nade mną. To nie jest coś takiego,